Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty i dzisiaj gra ze mną Shepard. Dzień dobry. Wybieramy sobie skin pack oczywiście, bo to jest ROE, czyli Ring of Elysium, czyli darmowa gra na Steamie, która teoretycznie w pierwszym odcinku miała konkurować z PUBG-iem, co nagrywaliśmy z Sylwestrem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dosyć sporo osób to obejrzało. Ja niestety pamiętam. Dzisiaj ja bardziej pamiętam. Tak naprawdę przechodzimy do innego punktu, innego aspektu tej gry, a mianowicie ta gra będzie teraz dzisiaj konkurowała z Fortnite'em. Dobrze, dlatego włączyliśmy kamerę TPP i zaraz opowiem więcej rzeczy z tym związanych. Oczywiście tylko na początku jeszcze przypomnę, że jeżeli odcineczek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No i oczywiście wbić na kanał do Sheparda, na którym też sobie w Toroe Ring of Elysium, jak zwał, tak zwał, pogramy. Dobra, na początek znalazłem tutaj trzy bronie pod piąteczkę. O! Mam MK, Famasa i LWA do grania, także LWA tutaj na to. To będzie na daleko. No i teraz tak, proszę państwa, tutaj chciałbym nadmienić jedną taką rzecz najważniejszą. Dlaczego tak naprawdę dzisiaj będziemy to omawiali, czy głównie, no ja będę może tutaj omawiał, Shepard sobie tam będzie po prostu. Ej, halo, przepraszam bardzo, że tu uważasz, że to nie mam nic do powiedzenia. No jest taka szansa, ale nie, no bo to jest taka, wiesz, moja teza głównie i na tym się będziemy skupiać. Ja będę się z nią dyskutował. Tak, pograliśmy troszeczkę właśnie, no ile tych godzin, no kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin już? Ja mam 14 godzin w tę grę. No, czyli kilkanaście godzin zapewne. A pograliśmy już w Ring of Elysium, także no, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, te, które nagrywałem ostatnim razem z Sylwestrem, no to one były takie, wiecie, mocno pierwsze po prostu. Teraz już jak się pograło właśnie tych kilkanaście godzin, możemy dojść do troszeczkę innych wniosków, bo na początku stwierdziłem, że gra nie jest podobna tak bardzo, jak wszyscy myśleli, czy tak bardzo, jak się mówiło na początku, do PUBG-a. I dalej to podtrzymuję, nie jest. I nawet jeszcze bardziej mógłbym to założyć, że gra naprawdę mocno właśnie ma przypominać Fortnite'a. I to między innymi to, jak kamera trzecioosobowa tutaj wygląda, jak to wszystko działa, to, że mamy te właśnie stroje właśnie. Może tutaj zauważycie teraz taką pierwszą różnicę, że mam kupiony strój w sensie z... Miałem powiedzieć. No co miałeś powiedzieć? Na pierwszym odcinku też miałeś kupiony. Nie miałem. Teraz mam właśnie kupiony, Boże, jak to się nazywa? Adventurer Pass. Adventurer Pass, dokładnie, tak to się nazywa. To jest oczywiście płatna rzecz. To kosztowało chyba $10, jeżeli mnie pamięć nie myli, tam za te 900 punktów, czy 1000 punktów tam było. Przeliczenie na złotów, tak, 950 dokładnie punktów. 950 punktów i to kosztowało około 40 zł, niecałe 40 zł, coś takiego. 40 zł, przy czym teraz, w tym momencie, zdobywając tam jakieś kolejne rzeczy, jest szansa na to, żeby że nie trzeba będzie aż tyle kupować chyba, bo jakieś punkty można zdobyć, czy to z referali, tak, czy z innych rzeczy. Z tego, co się dowiadywałem z tego Adventurer Passa, tam można zdobyć około 400 punktów tych takich, tych płatnych. A ile nam takich, trzeba? 900? Coś takiego, 950 i chyba właśnie, na ten. Została wprowadzona nie tak dawno, tutaj tak nadmienię, że nie tak dawno właśnie w jakimś update'cie, takim malutkim update'cie została wprowadzona, ponieważ wcześniej mogliśmy kupić tylko jakby taki pak 1000 tych punktów, jakby, nie wiem jak to się nazywa tutaj te... W Fortnite to się fałdolce nazywa, tak? To się inaczej nazywa. No tak. I tutaj można było kupić tylko 1000, najmniejsza jakby waluta, najmniejszy tych. A nie można było kupić 100 czasem? No i właśnie, najnowszy update teraz wprowadza coś takiego, że można kupić 100 i tam chyba jest 200 i 500 i 1000 tych punktów jakoś. Czyli jakoś coś takiego. Ogólnie najmniejsza teraz można kupić 100, także jest ogólnie to sporo rozwiązane już w końcu. Tak, no bo nie trzeba będzie 1000 kupować. No ja nie będę potrzebował 1000, kiedy mam na przykład 750 w tym momencie. Ja mam w tym momencie 550 na przykład. No, ale dalej, przechodząc do tego, o czym mówiłem, to sprawa wygląda tak, że w sumie moje te pierwsze założenia są dosyć poprawne, przynajmniej dla mnie. I grając do tej pory, graliśmy głównie FPP jednak, nie? Bo cały czas myśleliśmy sobie, niby tutaj mówiłem, że to będzie taki bardziej Fortnite'owy playstyle, przy czym mamy grafikę bardziej realistyczną.
W sensie grafikę bardziej taką pubgową, ale no tutaj gameplay bardziej fortnite'owy, no ale grałem na tym FPP właśnie przez wzgląd na tę grafikę, na te sprawy, że my tutaj graliśmy, o Sylo, FPP, wszystko, majster. No to pośmigamy sobie na tym FPP. No i teraz sprawa wygląda tak, że te mecze wyglądały inaczej już. Doszedłem do kilku też innych wniosków na zasadzie takich, że tu jest trudniej wypatrzeć wroga. Trudniej jest się też grać na jakieś ridge czy coś właśnie między innymi przez to, że trudniej tego wroga jest wypatrzeć. Te kule lecą inaczej, mam dziwne wrażenie, że ta mechanika strzelania jest po prostu inna, przy czym jeszcze jak na blisko na automacie, na dodatkach strzela się bardzo podobnie, tak już na średnim dystansie, a jeszcze na dalekim, przy snajperkach, czy tego typu broniach, ten rozrzut i obrażenia, które wchodzą i te wszystkie rzeczy z tym związane są zgoła inne, coś tu jedzie. Tak właściwie. Dobra, ja już tutaj wyczekam, zaraz sobie porozmawiamy. Przejeżdża obok mnie. Dwa pojazdy. Znaczysz? Tutaj gdzieś. Dobra, biegnę tam. Mam Remingtona jak coś tak biegnie. Pode mną przejeżdżają dwa pojazdy. Tam jadą. Powiem ci, że nie mam tego, nie mam lunety, ale tak bym postrzelał chętnie. Właśnie, ja też miałbym. Chętnie byłbym lunety. Znaczy, jeżeli w ogóle mogę. O, dwójka. Mam tłumik na broni, to jak będę miał luneta, to będę mógł postrzelać na tłumiku zameczki. Natomiast co faktycznie mówiłeś, wracając do sprawy, jeżeli ja mogę powiedzieć coś z doświadczenia właśnie tutaj, to ogólnie to jest tak, że mówiłem gdzieś tam, kiedyś wyraziłem swoją opinię, że tu w ogóle broń na przykład nie ma opadu kul, tak? Więc ma. Jest, tak, jednak jest ten opad. Czuć na, wiesz na czym czuć mega, na tym daleko. Wychłopie. Na tym tak, wychłopie, tak, WKKS, tak. Ten co jest z rzutów tylko. Na przykład. Na tym tak mega widać, ale najlepszy, rozrzut. Też, ten to już opad. W ogóle, ale najlepsze jest to, że o ile powiedzmy w takim. Powiedzmy w pubgu praktycznie te bronie, inaczej rozrzut naprawdę był bardzo mocno widać dopiero gdzieś na poziomie WSS-a powiedzmy, a Kara, tak? To był taki bardzo mocny. A tu jest tak, że na przykład Mosin ma inny opad cool, Remington ma inny opad cool, ten Mosinem trzeba o wiele wyżej celować, Remingtonem celujesz praktycznie w głowę i trafiasz. No masa różnych tak naprawdę gdzieś tam zależności, jak to działa i tak dalej, także no w sumie też inna totalnie dynamika gry. No i względem. Dlatego mówię, mi się bardziej właśnie wydaje, że z tym podejściem, granie na TPP po prostu, z graniem na TPP jest od razu inne podejście do gry. Dwójkę ci wziąć, bo... dwójkę dwa. możesz wziąć, bo ja nie mam żadnej lunety takie, mam tylko holo i dwa razy kolimator, także ja będę na piątkę grał. To weźmy. Także przy czym czwórka byłaby jeszcze lepsza oczywiście, ale to na razie... Właśnie na Remingtonie. No na razie ten... No jeżeli o to chodzi, to całkowicie inaczej zmienił się troszeczkę mindset mój w głowie, grając tę grę właśnie na tym TPP, bardziej bawiąc się, strzelając, niż granie na przetrwanie, tak? Właśnie między innymi przez to, że dynamika w tej grze jest całkowicie inna. Oprócz tego, pomiędzy tym odcinkiem i tym, że zagraliśmy trochę tych godzin, w międzyczasie zobaczyliśmy też jeden turniej duostków na FPP bodajże. Zobaczyliśmy niestety te końcówki w tej grze, jak one wyglądają. I szczególnie na FPP nie są one takie po prostu fajne. Niby dynamika jest bardzo, bardzo duża. Ja bym chciał w ogóle stąd odjechać kawałek, dlatego wiesz, tutaj tak zjadę. Niby dynamika jest większa, ale końcówka, jeżeli nie jest dobrze zagrana, tak jak to jest niby pomyślane na ten cały Adrenalin Rush, to jest bardzo, bardzo powolna. O, G28 tu jest. God damn. Chciałbym to sobie. Wezmę to sobie nawet. Nawet nie, żebym wziął, tylko wezmę. Dobra, 40 mam wrócę z tego. On zrezygnował ze strzelania w nas, także nie ma go tu. Dobra, gram na jeden karabin na silencerze i jakby co G28. Dlatego, że tu ammo nie mam prawie. Także sobie pozgarniam. Także mówię, no jest dużo zmiennych tutaj rzeczy. I inaczej to będzie po prostu śmigać. Także no, trzeba pograć, ale póki co też. Zagraliśmy dosłownie dwie gry od wczoraj na TPP. Dwie gry od razu udało się wygrać. Całkowicie... Całkowicie inaczej się grało. Co ty walisz? Tak, wywalił się. Kurde, uciekł. No, pojechał sobie. Dobra, my też będziemy musieli zaraz przypalić stąd wrotki. Ja sobie zgarnę jeszcze amunicję jakąś.
36, aha, bo ja nie mogę zgarnąć. Masz 7 gdzieś tam na górze? Szybko jeszcze? No tak, ale właśnie podnoszę to, bo miałem mało, strasznie. Dobra. Dobra, setka, nice. No, także inaczej to wszystko wygląda i myślę, że bardziej, jeżeli podejdziemy do tego właśnie Fortnite'owo, dla większego chillka, mniej tak grania na przetrwanie tego typu rzeczy, to rozgrywka będzie dla nas, dla mnie przynajmniej, ciekawsza. Boję się też strzelać z takiej odległości do samochodów tutaj. Boję się z tego względu, że właśnie postrzelałem trochę na średni dystans w tej grze i jak w PUBG-u, strzelając na średni dystans z karabinu jakiegoś, te kule przynajmniej jakoś wchodzą nawet przypadkowo na tym rozrzucie. Tak tutaj czasem trafienie przeciwnika na średnim dystansie z karabinu na fully automatic trybie to jest po prostu jakieś skaranie boskie. No, dlatego mówię, trzeba pamiętać, to jest darmowa gra, dostępna jest na Steamie, jest dosyć świeża, będzie miała trochę błędów jeszcze w sobie, no ale przede wszystkim nie brać tego pod ten sam styl właśnie rozgrywki czy przeżyć, jeżeli chodzi o granie w tę grę jak PUBG, bardziej właśnie jak Fortnite, to jest taka moja rada. Oczywiście nie musicie się z tym zgadzać, nie dla wszystkich, niektórzy mogą powiedzieć, ale fajnie mi się gra na FPP, spoczko. Jednak jak dla mnie fajniejsza już jest i ciekawsza ta gra pod trybem TPP. Znaczy w ogóle dla mnie to jest też totalnie znów zupełnie inna gra i na przykład porównywanie, jak dla mnie, porównywanie Fortnite'a do PUBG'a jest graniczy, znaczy po prostu jest bez sensu. To tak samo, nie wiem, porównywanie powiedzmy takiego właśnie PUBG'a z ROE też jest trochę bez sensu, bo to jest zupełnie inna dynamika gry. Zresztą a, oprócz tego jeszcze tutaj chciałem właśnie przypomnieć, jest jedna taka na przykład rzecz. Jest wychylanie się zrobione na alcie, nie? W sensie odwracanie głowy. I jeżeli w grze, w której jest dostępny tryb FPP i TPP, wychylanie się na głowie pod altem działa na trybie TPP, a nie FPP, to znaczy, że chyba tryb TPP jest tutaj jakimś takim bardziej natywnym trybem. To nawet jakby do Fortnite'a wprowadzili tryb FPP i ciekawiej by się pewnie strzelało, tak w całości, tutaj jak przecież ze skinami, to jest, mamy ładne skiny czy coś w tym guście, to jednak na TPP dopiero to zyskuje tych kolorków. No bo przecież patrz, mamy fajnego skina, nie? Którego sobie kupujemy na tym Adventurer pasie. No to jego będziemy widzieć dopiero na TPP tak naprawdę, nie? Okay. Że my na tym biegamy. Albo ja będę oglądał twojego skina bardziej. No. Także, no nie wiem. Wydaje mi się, że bardziej dla mnie po prostu ta gra będzie pod TPP i bardzo chętnie w nią sobie pogram więcej, ale właśnie tak jak już wspominałem kilkukrotnie, TPP only chyba będę w to grał i no chyba, że, znaczy, że wiadomo, tam z Sylem czy z kimś sobie pograć to na FPP, ale... Ale tak dla siebie, dla przyjemności w tę grę będę grał na TPP po prostu. No tak. Mówię, no tak samo totalnie inna dynamika, jeżeli chodzi o cały ten, co zresztą wspomniałeś, że... no mamy tutaj na przykład ten totalnie game changer, tak zwany w postaci tego helikoptera, który totalnie zmienia tę dynamikę na takiej zasadzie, że powiedzmy, no tutaj dużo się strzela w trakcie gry tak naprawdę, dużo się spotyka tutaj ludzi, to jest dość mała mapa, te 50 osób tam początkowe i tak jest dość tłoczno i tak mimo wszystko. Tak, bo mapa jest właśnie o tyle zmniejszona, nie? Żeby to, jest takie, to było takie. Totalnie odwrócona dynamika na przykład do PUBG'a, kiedy w PUBG'u praktycznie mało się strzelmy w trakcie gdzieś tam do endgame'u tak zwanego. Tak tutaj, no tak naprawdę mało zaczyna się strzelać dopiero w... Kurde, bela. Dopiero w momencie... Na samym końcu. Na samym końcu tak naprawdę, kiedy wszyscy kampią, bo... Tak, i to jest właśnie to, dlaczego ja wspominałem, że ten helikopter mi się konkretnie nie podoba i to rozwiązanie, bo rozmawialiśmy tutaj z ludźmi odpowiedzialnymi za ROE Polska, ludźmi, którzy grali właśnie już na turnieju, tutaj tłumaczył nam gość na Twitchu podczas grania właśnie na tym turnieju, oni są tam na górce, jak coś, jak jeszcze nie widzisz. Tak, o. Widzę. No, dlatego nawet do nich nie wychylam. To jest jakiś pomysł na ten adrenalin rush, na granie właśnie, podstrzelanie tego typu, tylko tego nie ma na razie. W sensie, niby jest pomysł na to, niby powinno tak się grać, ale jednak gra wygląda zgoła inaczej. I przez to ta dynamika się traci. Teraz udało nam się troszeczkę pojeździć tutaj i pograć bardziej właśnie na mniej strzelania, ale to właśnie...
przez to głównie chciałem to zrobić. Chciałem tak podjechać troszeczkę, żeby pokazać tutaj, że też da radę przetrwać, pokazać, że na tej kamerze trzecioosobowej gra wygląda inaczej, a przede wszystkim porozmawiać sobie z wami o tym, o moich wrażeniach i o tym, jak widzę teraz ROE po nie wiem, tam tygodniu, jak wyszło. O, widzę tylko czubek głowy. Tak, ja też, on właśnie strzela jakoś tak dziwnie. A on strzela z tego czubka, no bo to jest właśnie chyba wychylanie na TPP. Wiesz, masz tak, o, wychylasz, kawałek głowy widać, ale ty już widzisz coś więcej i strzelasz w tym momencie. Ciekawe. Nie przejdzie tam przez to, dobra. Znaczy tu, strzelasz. Luzik. Ja już się na nie strzelam. Znaczy ja mam tym Remingtonem, ja się trochę nie pobawię. No i teraz tak, właśnie, kolejna sprawa, te snajperki niby. Ani razu chyba jeszcze mi ten Remington nie zadziałał chociażby jak kar w PUBG-u. Także wiecie, no tak. Przymierzacie, one shot i elo. Szczerze powiedziawszy, dużo fajniej póki co w tej grze, szczególnie przy tym chodzeniu takim lewo-prawo, lepiej sprawdzał się styl... Oni tu tak zjeżdżają, widzę. No po prostu autosnajperki, granie autosnajperek, granie snajperek, których macie więcej po prostu kul niż jedna i musicie coś tutaj ładować, czy po prostu zmieniać nie nawet magazynek, co amunicję, co strzał, także dużo lepiej to się spisywało. Trudniej jest chyba też trafić ten cel, nie wiem czy to przez desync troszeczkę większy, czy przez co jeszcze, ale często jest tak, że strzelacie naprawdę po typie, a obrażenia nie wchodzą. Niestety też trafiły nam się takie mecze na FPP oczywiście, bo ja większość wiem. Tych meczyków graliśmy na FPP. Trafiły się takie mecze, gdzie z bliska po prostu strzelało się do kogoś i wyglądało jakby te kule wchodziły, ale gra wam nie zaliczała kompletnie żadnych trafień i obrażeń, tak. Tak było. Jakieś najdy tu podleciały, ty. Trafiłem go raz. Czy oni tu z góry zrzucili najdy? Aż tu? Może chyba tak. Dobra, nice! Gdzie ty strzelasz ogólnie? Na tę górkę? Tu. Dobra, tu, no to tu, tak, to wiem. Tam no, jest to, dwóch tak, typów. Tak, to ja ich widziałem ich, okej. Okay. Chciałem się ja mam dużo ammo do tej 5-5-6, także ja sobie strzelam do nich, tak żeby ich trochę postraszyć. Bo mamy ogólnie strefę kolejną. Goście bliżej. Gdzie? Wiesz, skąd był ten. Wiesz gdzie? Gdzieś tutaj wychylić? Stamtąd. Z domku prawdopodobnie któregoś walą. Tak mi się wydaje, ja się podleczę, także uważaj. Kurde, dwie strony teraz już. Dobra, odjechałem tu. Na tym. Na snowboardzie odjechałem. Kawałeczek jeszcze odjadę do tyłu. Ja bym zmienił już pozycję, bo tutaj się nastrzelałeś sporo i przyciągnęło to na pewno uwagę ludzi. Znaczy dostałem, no dwa noki zrobiłem gościowi. No to nice. Tak, ja bym proponował wejście gdzieś, na gliderach polecieli, na prawo. Będzie ciężko tutaj na tej strefce zagrać, na tych... No. Na tych ridge'ach, no te ridge'e nie są najciekawsze, powiem tak, gdzieś tam lecieli. Właśnie. To jest rzecz, na którą też chciałem zwrócić uwagę, że ogólnie ridge w tej grze są strasznie... Nie wiem na ile stwierdzenie, że banalizacja ridge jest kijowa, ale zaryzykuję coś takiego i powiem, że faktycznie to po prostu ridge są bardzo... Do ciebie to strzela, prawda? Ta. Skąd? Próbuję się zawinąć gdzieś z lewej strony jeszcze. My jesteśmy na pieprzonym środku w tym momencie i wszyscy z każdej strony do nas to walą i to jest mega minus. Widzę chyba typa. Dobra, nie widzę jednak. Gdzieś tu, gdzieś w tej okolicy, przed nami centralnym. Tak, z każdej mańki. Jezus. To już nie wiem. Teraz z drugiej strony jeszcze. Do ciebie? Nie. Strzelałem się między sobą tu gdzieś na górkach. Dobra, Gdzie masz? Aha, czekaj, bo oczywiście nie weszły mi tutaj. Nie weszły mi w ogóle te... Shoty. Gość jeden na górce blisko. Przede mną. Na bliżej dachu. Otwieram się bardziej. Zabity. Nice. Aha! Ale ci pociągnął z Remingtona. No, ale jesteś na UP-nie, widzę. Jesteś na UP-nie. Nie jestem w stanie tego w ogóle tutaj inny sposób. O, fucken.
Nie byłem w stanie teraz zrobić, bo strzelał do mnie ten typek i nie mogę wychylić. Co wychyliłem, to strzelał. I zaś ten. Także też już. Aha, bo już rescue heli, dobra. A helka jest bardzo, bardzo blisko. Bardzo blisko. I teraz będą się tutaj gdzieś zjeżdżać. Jest 12 osób. Jak będzie wyglądał endgame w tej giereczce, jeżeli uda się przetrwać? Ja głównie chcę właśnie tutaj przetrwać, żeby do końca pokazać jak najwięcej, do tego endgame'u. To nie jest gra, od razu przypominam, w trakcie nagrywania, w której ja będę próbował, starał się cały czas gdzieś tu fragować, czy coś w ten deseń. Dwie ostatnie gry w sumie, które zagraliśmy na trybie TPP właśnie, to są gry wygrane, także trzeba chyba coś przegrać w końcu. Tam poleciało dwóch gości, tu gdzieś na górze się strzelają. Tu po lewej miałeś typa. No tu po lewej to ja wiem, no widziałem tych gości co biegli. I tu masz też jednego typa gdzieś na blisko. No tu wszędzie są ludzie po prostu. Naprawdę bardzo, bardzo blisko. Fajną rzeczą jest to, że na przykład jak się obracamy podczas leżenia, to mamy coś takiego, o. Że gość się naprawdę obraca. To jest fajna sprawa. Nie wiem, czy fajną sprawą jest to, kolejna rzecz, którą zauważyłem, że jak mamy hełm na postaciach zrobionych, to nie widać w ogóle tego. Nie widać przedmiotów, ekwipunku, który posiadamy. Przez co, widząc pusty łeb, to my nie wiemy, czy gość ma hełm, czy tego hełmu nie ma. I nie wiem, czy to nie powinno być zbalansowane. A to jest informacja dość istotna w kontekście tego, że jak ładujesz, powiedzmy, w głowę, to masz pewność, że zabijesz na raz, powiedzmy, strzelając w niego, tak? A to jest dość istotne, żeby... Szczerze powiedziawszy, ja tu... O, fuck! Od lewej strony, od skałek na blisko. Powiem tak, ja tutaj niestety nie mam nigdy pewności, że kogoś się zestrzeli na jeden strzał. Nawet waląc ze snajperki, nawet waląc po głowie, nie jestem nigdy tego pewien. Właśnie przez to, że jest jakiś dziwny system zadawania tych obrażeń, dziwny system może obrażeń, które idą od broni. No ale myślę, że jeszcze trochę czasu zostało nam, trochę na pewno pogramy, szczególnie przez to, że właśnie posiadamy te pasy. Ja wam jeszcze tutaj pokażę, jak to mniej więcej w menu wygląda. Aczkolwiek, no, gry są szybsze, gra jest bardziej dynamiczna z jednej strony. Niestety, endgame ma troszeczkę gorszy, myślę, że do dopracowania albo przynajmniej do nauki może tego endgame'u przez innych graczy, może przez turnieje jakieś, które będą dobrze wyglądały, może przez coś innego w końcu ludzie ogarną jak grać ten endgame i meta się może troszeczkę zmieni. Miejmy nadzieję, że gra dotrze tak naprawdę do jak największej ilości osób, dzięki czemu też te serwery będą przepełnione, może nie wiem, może zrobią większą mapę, bo widziałem, że ma tryb jakiś nocny wejść, może dzięki temu wrócą do starej mapy, jednak może do zonki. Zobaczymy, gra ma potencjał, naprawdę, gra ma potencjał, to chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale zostawię sobie to jeszcze do ciebie na odcinek, że tak powiem, także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, wbić też na kanał do Szeparda, który w opisie pod filmem będzie widoczny. No i tam też na odcinek, także dziękujemy bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia, cześć! Hej.